Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawiam protokół ustalenia wyniku głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego sporządzonego na sesji w dniu 6 lutego 2017 roku. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Daniel Piwowar oraz członkowie pan Marian Janik, pan Marian Belczar, pani Monika Stupik i pan Zenon Fedak. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Powiatu Krośnieńskiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania w liczbie 23. Na przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego zgłoszono kandydatury radnego Kazimierza Gładysza oraz radnego Stanisława Kenara. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru na przewodniczącego Rady Powiatu zgodnie z paragrafem 6 regulaminu wynosi 12. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 23. Liczba kart wyjętych z urny 23. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 23. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata. Na kandydata Kazimierza Gładysza liczba oddanych głosów 14. Za kandydaturą Stanisława Kenara głosów 9. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata Kazimierza Gładysza 0 i kandydata Stanisława Kenara 0. Liczba głosów ważnych oddanych wstrzymujących się na radnego Kazimierza Gładysza 0, radnego Stanisława Kenara 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Kazimierz Gładysz uzyskał minimalną liczbę głosów określonych w punkcie 3 i został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego. Natomiast kandydat Stanisław Kenar nie uzyskał minimalnej liczby głosów określonych w punkcie 3 i nie został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego. Ponadto komisja stwierdziła, że podczas głosowania nie zaszły żadne okoliczności, które przeszkadzałyby w dokonaniu wyboru i głosowania. Dziękuję. Dziękuję przewodniczącemu komisji, dziękuję całej komisji za przeprowadzenie wyborów, sprawne przeprowadzenie wyborów. I jak wynika z protokołu, przewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego został Kazimierz Gładysz. Gratuluję radnemu Kazimierzowi Gładyszowi i gratuluję.